Mówiłem wcześniej Michałowi, że w życiu takiej euforii nie odczułem na materiał wyprogramu, nie? Tak? No tak, przecież w porównaniu do jakichś, wiesz, megalonów czy innych tam śmigów, to jest w ogóle nie ma o czym rozmawiać. Jaka tempa się szybko staje, nie? No chujowe. Po prostu przed kamerą. Śmiało. Michał, ty to pierwszy raz w życiu robisz? Pierwszy raz w życiu. Co ty dajesz? Widzisz, ile rewelacyjnie. I tak samo malujesz? Michał, ile ty tu robisz tą ścianę i tą i tamtą? 20 minut? 20 minut to max. Nie wiem, 30 metrów razem do tych dwóch ścian. Tak? Kurde. Z tej jednej strony. No to 15 i 15. Co lecę następne? Mówiłem wcześniej Michałowi, że w życiu takiej euforii nie odczułem na materiał wyprogramu, nie? Tak? No tak, przecież w porównaniu do jakichś, wiesz, megalonów czy innych tam śmigów, to jest w ogóle nie ma o czym rozmawiać. I na koniec pierwszy raz tym robisz? No tak, no nie wiem, że się tego nikomu mi wszystko pokazywał, jak to robić. That's it, folks. Jeżeli on to potrafił, to ty też to potrafisz. Ty potrafisz wszystko. Yeah.
Zmęczony, potem to inny, nie? Chodźcie, zobaczymy tak, jak tu jak tu wyglądają te... Szybko schnie, to już jest laski super. Podciąga szybko, nie? Lustereczko powiedz przecie. Pokaż mi teraz z tamtej strony. A nie, dobra, jak spokojnie, jak chcesz zrobić, nie? Panie Michale, kilka wniosków na podsumowanie. Co tu mogę powiedzieć? No, na pewno LSR-ka dużo lepiej się rozprowadza po ścianie. Nie, no, to już też jest całkiem spokojnie. No, widzisz. Jeszcze jutro zrobimy test wgniatania tego słynnego, bo tutaj jest jednym z dyrektorów na Polskę. Właśnie rozmawialiśmy na ten temat i mówi, że Brilux przynajmniej się nie wgniata, jak się w niego puknie. No to jutro przetestujemy. No, zobaczymy. Będziesz testował? Czy tak, będziesz, tak. Czy będziesz pukał? Thank you.
Jest tutaj z nami i będzie testował za chwilę twardość powłoki. Nie było go przy samym szpachlowaniu, więc nie wie, która ściana jest jakim materiałem obłożona. Proszę Cię, Przemo, żebyś to zrobił takim samym naciskiem na jednej, jak i na drugiej ścianie, najpierw paznokciem. Dobra. Gdzie to mamy? Czekaj, żebym to widział. Okej, to jest to miejsce tutaj. Czyli widać, że jest, tak? To jest ściana pomalowana na raz. Chodź, teraz podejdziemy do drugiej ściany. No dobra, to samo zrób tutaj. Z takim samym naciskiem. Gdzie to masz? Czekaj, ostrość muszę wyostrzyć. O, jest, tak? Także widzimy tutaj to miejsce nad tymi dwoma kropkami. Puknij teraz, nie wiem, metrówką. Także zasymulować możesz zrobić symulację, jakby to, nie wiem, krzesło rąbnęło w to, czy coś takiego, nie? No tak trochę, wiesz. Nawet ja nic nie widzę, ty coś widzisz? Nie. Dobra, ale na drugiej ścianie. Takie dwa małe wnioski, nie? Cztery. Dobra, czyli od metrówki, nie? A na pewno tak samo mocno uderzyłeś? Tak samo. Dobra, jak myślisz, który to jest fluger, który to jest brygot? Nie wiem. Wydaje mi się, że to jest brygot. To co, że tutaj? Tak mi się wydaje. Nie, to jest fluger akurat, nie? Czyli no jest bardziej troszeczkę, troszeczkę bardziej miękka jest, nie? No nieznacznie, znaczy pod paznokciem to się dwie po prostu na obydwu było widać. Dobra, Przemo, no. Super, dzięki. Jak jeszcze raz? Dobra. Trzymaj się. Panie Michale, kilka wniosków na podsumowanie. Co tu mogę powiedzieć? No, Sabiruxa. Na pewno dużo lepiej się rozprowadza po ścianie. Według mnie 100 razy lepsza.